Przepięknymi wierszykami i piosenkami wyrazili wdzięczność swoim babciom i dziadkom, między innymi za opiekę, wsparcie czy wspólną zabawę. Przedszkolaki z Ciasnej wyjątkowym programem artystycznym uczciły Dzień Babci i Dziadka. To jest bardzo miłe dla tych dziadków i dla dzieci również, tak? Dzieci czekają na oklaski, a jeśli chodzi o występy, to każdy tylko widzi swojego wnuka, po prostu tych innych nie zauważa, tylko się ukierunkowuje pod kątem własnego wnuczka czy wnuczki. Częściej kiedyś chodziliśmy, jak starsza nasza wnuczka tutaj miała zawsze te uroczystości. Karolinka ma pierwszy raz i dlatego bardzo to przeżywamy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy teraz już z nią razem uczestniczyć w tym dniu. Na pewno przeżycie takie, no, które się już nie powtórzy pewnie. Bardzo dziękuję, że miałam możliwość uczestniczenia w takiej uroczystości. Przede wszystkim dziękuję paniom, które bardzo dużo czasu musiały poświęcić, żeby dzieci tak przygotować, żeby wszystko było aż tak piękne, dopracowane, przecudowne. Cudownym prezentem były również własnoręcznie przygotowane przez dzieci laurki. To jest podkowa na szczęście dla dziadka, a to jest laurka dla babci. Taka podkowa owinięta takim tym do pieczenia, folią i jeszcze takie guziczki na tej podkowie. A dla babci takie zdjęcie i taka ta. Ramka. A ta podkowa ma im przynosić szczęście, tak? Tak. Babcia i dziadek odgrywają bardzo ważną rolę w życiu wnuków. Przedszkolaki uwielbiają spędzać z nimi czas ze wzajemnością. Co najbardziej lubisz robić z babcią i z dziadkiem? Jak się spotykasz? Przytulać się. A jak się jeszcze bawicie razem? Gramy w gry. Chodzić na spacery. Super. I co na tych spacerach oglądacie? Drzewa i zwierzęta. Chodzić na spacer i się bawić. Podoba mi się, jak jest, nocuje u mnie, niekiedy i 3-4 nocki śpi. Z wnuczką to ja lubię biegać. Lubimy na wczasy jeździć. Zamiast prezentów, to my jeździmy z nimi na wczasy. Układamy puzzle, tak? Tak. Czytamy bajki. Tak. Układamy klocki. Tak. Przeróżne. Gramy w gry planszowe. Spędzanie czasu z wnukami jest dla babci i dziadków bezcenne oraz mniej stresujące, bo dzieci się wychowuje, a wnuczki się kocha. Je tylko kochamy i staramy się nimi zajmować jak najwięcej, żeby z nimi przebywać jak najwięcej. Wnuki na pewno się o wiele bardziej rozpieszcza. Pan również? Po prostu nie wiem jak z wnukami, mam tylko same wnuczki, no ale... ale... nie można narzekać na to, żebyśmy się nudzili. Podczas imprezy dziadkowie mieli okazję miło spędzić czas z wnukami oraz ze znajomymi przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku. Dzięki zaangażowaniu rodziców mamy przygotowany poczęstunek dla naszych gości. W związku z tym można będzie porozmawiać. Dziadkowie też znają się, bo to wiadomo z naszej miejscowości, z małego kręgu osób sobie bliskich, więc będą mogli porozmawiać, powspominać. Także będzie, sądzę, bardzo miła atmosfera. Uroczystość stała się tradycją przedszkola w Ciasnej. Święto babci i dziadka obchodzono także w pozostałych oddziałach Glinicy, Jeżowej i Zborowskim. Świętowania nie zabrakło również w przedszkolu w Sierakowie Śląskim oraz w Zaczarowanym Ołówku.